I dobra, moi drodzy, godzina 19, wróćmy do CK3. Runej, także dzięki za przedłużenie sobie 8 miesięcy. Okej, okay, czyli mieliśmy tą nieudaną serię z Persją. I robimy kolejne podejście. Gramy w bardziej znajomych rejonach. Troszkę łatwiejsze imiona do wymówienia będą, między innymi. Tak, i gramy tutaj widocznym wodzem Jaromarem. Wodzem plemienia Ranów, które zamieszkiwało wyspę Rugię oraz wybrzeże tej wyspy, w pobliżu tej wyspy. Na tej wyspie znajdowała się najważniejsza świątynia Słowian Zachodnich w Arkonie. Czyli to może być ciekawa rozgrywka. Ale dlaczego ja wracam do CK3? Bo już naprawdę się męczyłem ostatnio. Bo gra zaczęła przypominać zarządzanie arkuszem kalkulacyjnym. Okej, okay, zaczynamy tutaj. Czyli mamy tutaj Kisinie i Ranę. Tutaj w Arkonie jest nasza stolica, jest ta świątynia oczywiście. Okej, gram z kilkoma modami. Po pierwsze Rise, który dodaje mega smaczków takich regionalnych. Jako Słowianie połapscy będziemy mieli tutaj ciekawe rzeczy. Unikalne decyzje, unikalne aktywności. Topienie marzanny na przykład. To po pierwsze, po drugie Wiet, który dodaje eventów, a po trzecie i najważniejsze, to jest mod, który chyba przywróci trochę mój entuzjazm do gry w CK3, to mod Obfuscate, który ukrywa masę informacji. Tak, bo normalnie w CK3 postać naszego gracza magicznie ma boskie zdolności i ma niesamowitą wiedzę na temat innych postaci. Wie dokładnie ile złota, ile wojska mają sąsiedni władcy i tak dalej. Szukanie żony to jest rozmieszczanie arkusza kalkulacyjnego pod względem jakiejś kategorii. Tak, to kompletnie niszczy imersję i odechciewa się w to grać, ale ten mod w tym pomaga, bo wszystkie te informacje ukrywa. To więc zaraz to zobaczymy. Stachu, dzięki także za przedłużenie sobie 3 miesiące. Wielkie dzięki, dobra. Okej, czyli zobaczmy na początek, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o sąsiednich władców, to nie wiemy nawet, jak wyglądają. Nie mamy kompletnie informacji na temat tego, ile mają złota, ile mają wojska i ile... Tak, nie znamy ich cech. Nie wiemy, jak mściwój z Lubic wygląda, nasz sąsiad. Nie wiemy, jakie ma cechy. Wiemy tylko, że ma 30 lat. Tyle tam o nim słyszeliśmy. Wiemy, jakie ma tytuły i z jakiego jest rodu. To wszystko. Czyli teraz, wcześniej, wypowiadanie wojny to było tylko przeprowadzenie szybkich kalkulacji matematycznych i nie było prawie że kompletnie zaskoczenia i ryzyka. Teraz wypowiadanie wojny to będzie spore ryzyko. Oczywiście możemy chyba wysłać mistrza szpiegów, żeby zdobyć troszkę informacji. Co powinno nam pomóc i tak. Kolejna rzecz. Teraz jakieś zjazdy, uczty, podróże i spotkania z innymi władcami są bardzo ważne, bo wtedy ich poznajemy. Fizycznie ich poznajemy w grze. Czyli to może być bardzo ciekawe. Poza tym, tak, ja za chwilę spojrzymy na naszą postać. Ja ją stworzyłem od zera, ale nawet nasi dworzanie nie mamy na ich temat pełnych informacji. Weźmy tą Radomilę, powiedzmy. Tylko z grubsza wiemy, na ile jest dobra w poszczególnych kategoriach. Ale nie mamy precyzyjnych informacji. Tak, nie wiemy dokładnie. Tak samo z cechami charakteru. Żeby więcej znać, więcej poznać cech charakteru innej postaci, musimy ją poznać. Czyli to jest bardzo ciekawe. I ja też sobie utrudniłem jeszcze bardziej, bo ten mod ma rozmaite utrudnienia. Nie pokazuje relacji. Nie pokazuje nam relacji i modyfikatorów. Bo wcześniej... Okej, to było naprawdę sztuczne wysyłanie podarunków i po prostu podbijanie liczby, tylko żeby ktoś plus jeden, żeby było, żeby nas zaczął lubić. W tej chwili ja nie mam pojęcia, jakie tu są modyfikatory, ile nam brakuje. Musimy spojrzeć na wyraz twarzy innej postaci. Dosłownie musimy spojrzeć na wyraz twarzy. Ona jest chyba neutralna. Jak zacznie się uśmiechać, to nas lubi. Jak będzie wkurzona, to nas nie lubi. Także, okej, okay, mam nadzieję, że to urozmaici rozgrywkę. Zupełnie inaczej będziemy grać w to. Dobra, to tytułem wstępu, i jeżeli chodzi o omówienie tych modów. Dobra, czyli spójrzmy na postać naszego władcy.
Mamy tutaj wodza Jaromara, to jest postać, którą stworzyłem, bo i tak nie mamy historycznych informacji na temat władców tutaj. Nie było to tak w historii pisanej, nigdzie uwzględnione. Czyli gramy plemieniem Ranów tutaj na Połabiu i na wysp, tak, wyspa Rugia to jest nasze najważniejsze terytorium, ale mamy także tą tutaj Kisinię. Kisinię, tak. Niektóre nazwy Paradoks zrobił słowiański ekwiwalent, ale nie wszystkie, tak więc tak trochę dziwnie może z tym być. Okej, okay. 25 lat. Pobożny, to dlatego, że mamy tutaj tą tak, najważniejsze miejsce kultu Słowian Zachodnich. Jeżeli spojrzymy na religię, to jest to faktycznie jedno ze świętych miejsc. I powinno być. Czyli jest pobożny, będzie oddawał cześć bogom i tak, przykładnie będzie oddawał cześć bogom, składał ofiary, świętował odpowiednie święta, szanował kapłanów i raczej nie będzie ufał innowiercom, tak mi się wydaje. Gimlions, dzięki za przedrzeństwa, 4 miesiące, najlepiej spożytkowany Prime, wielkie dzięki za wsparcie. Czyli pobożny. Ambitne, czyli będziemy chcieli coś osiągnąć tutaj, ale to oczywiście kosztem większej ilości stresu. I twardy żołnierz, i łupieżca, tak, bo jesteśmy nad Bałtykiem. A ci Słowianie tutaj mieszkający na Pomorzu i tutaj, tak, byli chąśnikami, czyli byli takimi wikingami słowiańskimi, tak jakby. Pływali, tak, na łodziach najeżdżali na tak, rozmaite inne krainy. Najeżdżali nawet na wikingów, tak, historycznie najeżdżali nawet na wikingów, pokonali Duńczyków w kilku ważnych bitwach morskich. Ja chyba nawet w historii na szybko o tym mówiłem. I ta pogańska świątynia w Arkonie przetrwała aż do 1168 roku, kiedy to Duńczycy tutaj ją zniszczyli. Czyli bardzo długo. Okej. Okay. Czyli mamy tą postać, czyli to będzie ambitne, będzie chciał coś osiągnąć poprzez wojaczkę i najazdy głównie, łupienie. I zdobyte w ten sposób łupy będzie składał w ofierze bogom. Taki będzie plan i oczywiście musimy sobie poszukać żonę, spłodzić potomka, bo jeżeli on zginie, to jest game over. Tak więc będziemy chcieli coś z tym zrobić. Okej, okay. Czyli to tyle. Możemy tutaj, okej, okay, dać kolejne perki. Czyli weźmiemy strategię, pójdziemy w wojnę. Ja specjalnie tak tą postać zrobiłem, bo to jest bardzo trudny start. Możemy być bardzo szybko zniszczeni przez wikingów, powiedzmy. Czyli weźmy... Idźmy w drzewko stratega, czyli tańsze koszty casus belli. Okej, okay, lekką jazdę być może będziemy mieli, ale... Dajmy zorganizowany marsz, czyli szybsze poruszanie się i... O, morskie też szybkie poruszanie się, to jest dobre. I taktyka harcownicza. Tak, ciężka piechota, włócznicy, harcownicy. Tak, mamy chyba, będziemy mieli chyba harcowników, tak więc to będzie dobre. Czemu mam dwie cechy charakteru, a nie trzy, jak dosłownie każdy? Bo tak zrobiłem tą postać. Tak zrobiłem tą postać. Dobra. Okej, okay, czyli to zrobione. Postać naszego władcy omówiona. A, jeszcze co do tego. Czyli jest kompetentny w dyplomacji, dobrym jest strategiem, średnim także zarządcą, kiepski jeżeli chodzi o intrygi i średni jeżeli chodzi o wiedzę i dobry jeżeli chodzi o walkę bezpośrednią. Jedyny członek rodu dynastii Ranów w tej chwili. Okej, okay, dobra, omawiajmy kolejne rzeczy, bo trochę tego tutaj mamy. Po pierwsze zobaczmy naszą religię. To jest chyba... Tak, nie wiem, czy to się zmieniło kiedykolwiek, czy Paradoks to zmieniał, ale mamy oczywiście słowiańską prawdę, czyli tą religię pogan słowiańskich. Czyli zobaczmy, co my tu mamy. Główne te przykazania. Okej, okay, świadomość komunalna. Czyli, okej, okay, łatwiej nam nawracać członków naszej kultury, a trudniej nam nawracać członków innej kultury. Okej. Okay. To ma sens, członkowie naszej religii bardziej nas lubią. Okej, okay, dobra, czyli tak, kultura powiązana jest z religią dość mocno. Mamy rytualne celebracje. Uczty są dość ważne, dają nam pobożność.
i wasale bardziej lubią także uczty, wasale lepiej nas lubią i dworzanie także, i mamy także świętość natury, troszkę bardziej kosztowne budynki i troszkę jesteśmy skuteczniejsi w lasach. Okej, czyli tak to wygląda. Grzechy to bycie podstępnym, nieśmiałym i arbitrarnym. Nieśmiałość to jest grzech, to ciekawe. Szczerość, towarzyskość i sprawiedliwość to są cnoty dla Słowian. Czyli tak to wygląda. Zobaczymy naszą kulturę. Kultura połabska. Tak, mamy tutaj też pomorską obok i kulturę serbo-łużyczan. My mamy kulturę połabską, tak więc zobaczymy, czym ona się charakteryzuje. Okej. Czyli mamy rajdę konnych, podobnie jak inni Słowianie zachodni. Tak, czyli tu lekka jazda, która ciska jakimiś oszczepami. Mniejsze straty przy odwrocie. Mniej zabitych. Okej, lekka jazda jest lepsza i harcownicy ogólnie. I machiny oblężnicze troszkę gorsze. Czyli tutaj tak, zasadzki, walka podjazdowa. To dobrze to symuluje. To jest nawet, tak, to jest dobrze dobrane moim zdaniem. Mężni obrońcy. To jest dobre, ponieważ 10% mniej warscora potrzebujemy do zakończenia wojen defensywnych. I więcej prestiżu i złota z wygrywania defensywnych. Okej, lepsi w obronie. Ogólnie lepsi w obronie. I tak, jesteśmy zaprawionymi w bojach piratami. Tak, czyli zobaczmy. Władcy o randze księcia albo niższej mogą najeżdżać za morzami. Okej, czyli tak, możemy jak chąśnicy, tak jak mówiłem, najeżdżać z morza. Więcej łupów możemy zdobyć w ten sposób. Jesteśmy także zręcznymi rybakami. Okej, będziemy mieli jakieś bonusy defensywne na wybrzeżu, to dobrze wziąć pod uwagę. I troszkę więcej zaopatrzenia, okej. I mamy także Konfederację Wendów. Tak, czyli to jakoś symuluje te rozmaite konfederacje Słowian połabskich, które miały miejsce. Co to robi? Tańsze tworzenie tytułów, łatwiejsza kontrola i troszkę tańsze budynki. Okej. Czyli to tyle? Kultura omówiona? King Krzychulo, dzięki za przytrzymanie suba 63 miesiące, szmat czasu. Miłej pracy życzymy. Okej, dobra, czyli to omówione. Teraz tak, spójrzmy na naszą domenę, czyli jesteśmy plemieniem, czyli możemy mieć tylko na prowincję jeden majątek, przypominam, którego nie możemy jakoś strasznie rozbudować, to więc mamy tu Roztokę. Tak to chyba on przetłumaczył, a nie Roztok. I mamy oczywiście Arkonę i Wyspę Rugię. I tu mamy specjalny budynek. Tak, bo ta świątynia w Arkonie jest symulowana. Czyli mamy tutaj idola świętowita, który zapewnia nam całkiem niezłe bonusy i odblokowuje specjalną decyzję. Czyli po pierwsze, tak jeżeli spojrzycie gdzieś na Wikipedii, to ta świątynia była naprawdę na bardzo ufortyfikowanym miejscu, zbudowana na takiej skarpie nad morzem. I dlatego mamy tu plus 2 do poziomu fortu. Troszkę więcej podatków, bo jacyś pielgrzymujący Słowianie tu mogą przybywać. I lepsza opinia innych. Będziemy także składać świętowitowi ofiary. I wtedy chyba ten modyfikator może się zmienić, w zależności od tego, czy zdobędziemy jego przychylność, czy też nie. Czyli tak to wygląda. Mamy tutaj jeden budynek postawiony, czyli te długie chaty. Okej. Potem będziemy z tym kombinować. Mamy jednak tylko 58 tutaj sztuk złota. Czyli to nie jest idealne. Sytuacja dyplomatyczna, czyli mamy tutaj obodrzyców na zachodzie, na południowym wschodzie mamy... Okej, nie pamiętam jakie to było plemię, mamy Wieletów. Dalej mamy oczywiście Pomorzan, Wolinian technicznie tutaj. To, co mnie niepokoi, to są Wikingowie, czyli mamy tak, tutaj Zelandię i Jutlandię, mamy Szwedów i tak dalej. Tak, oni są dość potężni, mogą na nas najeżdżać, czyli naszą taktyką będzie zbudowanie sił zbrojnych, tak żeby ich odstraszyć. I jeżeli przetrwamy i zbudujemy te siły zbrojne, to wtedy sami będziemy najeżdżać na innych, tak żeby składać te ofiary.
Dobra, to okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. 15 minut chyba nie jest aż tak źle. Dobra, zaczynamy od tego. Musimy mieć potomków, bo inaczej będzie game over bardzo szybko. Mamy 620 ludzi. Aha, zobaczmy jeszcze siły zbrojne. Czyli mamy dwa regimenty zbrojnych, mamy pikinierów i lekką piechotę. Nie wiem, czy chcę pikinierów, biorąc pod uwagę teren i to, z kim będziemy walczyć, z wikingami chyba głównie. Ja chyba ich wykopię. Chyba nie chcę włóczników. Tak, chyba nie chcę włóczników. Tak, tu nie mamy też sprzyjającego terenu. Więc ja tego się pozbędę. Lekka piechota, tak. Harcownicy są dobrzy, sprawdzają się w tym terenie. Dobrze będą kontrować. Mamy też kulturowe bonusy do tego. Jako plemienny władca przypominam, że prestiżu potrzebujemy, a nie złota. Tak, żeby mieć siły zbrojne. Czyli tak jakby nasz władca musi być sławny i przyciągnąć wojowników tą sławą, a niekoniecznie złotem. Czyli tak, po pierwsze zwiększamy tutaj liczebność o kolejną setkę na początek. Chcę też łuczników. I pytanie, czy chcę utworzyć od razu trzeci regiment. Chyba wezmę tych konnych. Czyli to jest unikalna tutaj lekka jazda dla Słowian Zachodnich. Czym się różni? Ma chyba tylko delikatnie troszkę lepsze bonusy niż zwykła lekka jazda. Czy dzięki temu modowi Arkona stała się do jure stolicą całego Związku Weleckiego na mapie księstw? Nie wiem, zaraz mogę zobaczyć. Zobaczmy tytuły do jury. Tu jest stolica technicznie cały czas. W Wieligradzie. A okej, okay, to tyle. Czyli utworzenie tych nowych drużyn tutaj. Oczywiście troszkę mnie kosztowało prestiżu. I będzie kosztowało, żeby zrekrutować tu fizycznie ludzi. Czyli będziemy potrzebowali tego prestiżu. To jest pierwsze, czego potrzebujemy, żeby przetrwać tak naprawdę. Teraz tak, chcemy też stacjonować te drużyny. Czyli po pierwsze, wydaje mi się, że najlepsi będą dla nas... Ta lekka piechota będzie chyba najlepsza. Mamy tylko dwa miejsca, w których mogą stacjonować nasze drużyny zbrojnych. Czyli weźmy jedną drużynę w Arkonie, lekką piechotę. A łuczników stacjonujmy w Rostoku. I to tyle na razie. Czyli to jest zrobione. Będziemy tracić prestiż, musimy go zdobyć i ruszymy chyba na polowanie. Które jest ryzykowne, ale to jest najlepszy sposób na zdobycie. Konie mają dwukrotnie większą prędkość. Czy co tam oznaczają te dwie strzałki? A, ja dokładnie się w to nie wgłębiałem. To jest skuteczność pościgu, czyli większe straty zadajemy wrogowi, kiedy ucieka. Kiedy już jest rozbity i ucieka z pola bitwy, to wtedy mniej przetrwa. Do tego jest głównie lekka jazda i też osłania odwrót. Okej, dobra, czyli to zrobione. Żona, szukajmy żony. Tylko teraz tak, nie mamy tutaj już... Tak, nie mogę posortować to względem... tak jak w arkuszu kalkulacyjnym, to nie jest taki prosty wybór. Po pierwsze, nie mamy żadnych informacji na temat tych przyszłych żon, przynajmniej na początku gry. Potem możemy znać jakieś postaci na innych dworach i tak dalej, ale na razie tak, nie mamy zielonego pojęcia. Czyli tak, okej, pytanie, czy chcemy tu potencjalny... Okej, to będzie chyba... Chyba Wandę weźmiemy. Co Niemca nie chciała z rodu Wiślan. Będziemy mieli sojusz z Krakowem. Z Krakiem III. Kto może być upierdliwy sojusz? Bo tak, możemy tutaj... Tak, ruszać na wojnę z nim. Po jego stronie, co może być nieidealne. Natomiast nie wiem, czy to jest... Nie wiem, czy warto brać z nim sojusz. To może oczywiście odstraszyć potencjalnych wrogów, ale... Riazań jest za daleko. Pernik, okej, to jest też jakoś strasznie daleko. Okej, a tu to kompletnie nie mam żadnego pojęcia. Chyba, że zrobimy to. Okej, tylko nie będzie sojuszu. A pytanie, czy możemy z jakimś sąsiednim władcą tutaj? Zarążuj Mariasz.
Ale tak, to nie są członkowie jego rodu. Bodżyce. Okej, jak ma jedną córkę, to jej nie wyda za naszego Jaromara. Okej, dobra. Radomił z Łużyc, wysoki wódz Serbołużyczan. To byłby dobry sojusznik. Tylko pytanie, czy by wydał swoją córkę za mąż. Ma dwie córki. Spróbujmy, ale może się nie zgodzić. Czyli my chcemy Mirosławę młodszą. A, nawet jej nie ma tutaj. Okej. A nie, to jest ona. Tylko to jest dziecko, czyli nie wiemy, ile ma lat. Będziemy zignorowani. Okej, tu pokazuję modyfikatory. Nie mam pełni informacji, ale... tak, to nie jest... Tak, jesteśmy zbyt mało znaczący i tak dalej, i tak dalej. Ile mam uszykowanych odcinków Mountain Blade Bannerlord? Na YouTubie? Jeszcze jeden albo dwa i koniec. Znaczy dwa albo trzy i koniec. Forgorn, dzięki za 360, dzięki za suba. Witam na pokładzie. Wielkie dzięki. Dobra, weźmiemy Wandę. Tak, będziemy mieli tutaj sojusznika, kraka. 20 lat około. Tylko nie mamy zielonego pojęcia, kim ona jest. Pierwszy raz ją spotkamy, kiedy przyjedzie do nas wziąć ślub. Dobra. Wyślijmy tą ofertę, bo musimy spłodzić potomka jak najszybciej. I teraz tak, zobaczmy, jak tam sytuacja na dworze. Po pierwsze zobaczmy naszą radę, czyli mamy tutaj... Żerca, tak się nazywało z słowiańskich kapłanów. Ale jak rodzaj żeński żercy? Nie mam pojęcia jak żerca, rodzaj żeński. Nie mam pojęcia jak to wypowiedzieć. Żerczyna? Żerczyna powiedzmy, to, czyli nasza kapłanka. Tak, nie mamy tutaj pełni informacji na temat jej kompetencji, ale wiemy, że ma dobrą wiedzę. Żerczyni w sumie brzmi dobrze. Naszym dyplomatą jest niejaki Ryszard, który jest fatalnym dyplomatą. Czyli jego chyba wymienimy. Naszym skarbnikiem jest Uriasz niejaki, który jest przyzwoity. O, i ma też dotyk Midasa, czyli teoretycznie dość dobry. Znamy tutaj ich cechy charakteru, tak, bo to są nasi dworzanie, czyli byli w otoczeniu naszego wodza Jaromara dość długo. Mamy Jędrzeja, który jest naszym wojewodą, średni. I Havel niejaki, to nasz mistrz szpiegów, który jest bardzo dobrym mistrzem szpiegów. Okej. Czyli tak to wygląda, ale zobaczmy, czy mamy kogoś lepszego. Na przykład na... Uriasz byłby lepszym... A, nie mamy za bardzo dobrych dyplomatów, okej. Czyli to będzie cierpiało, może dlatego nie było zgody na tamten mariaż. Ale zobaczmy, bo... zobaczmy tego. To jest gość, którego moglibyśmy zaprosić. O, ja chyba go zaproszę, bo jest, kurde, dobrym... Tak, jest dobrym zarządcą tego Węczesława. Zaprosimy na dwór. On akurat jest gościem w Arkonie. Być może przybył tutaj złożyć ofiary świętowitowi. Musimy mu zapłacić 3, to nie jest dużo. Przyjmijmy go. Ale dyplomatą i tak jest kiepskim, czyli to nie jest idealne. Dobra. To tyle. Kolejna decyzja to medyk. Tego chcemy, bo jak nasz władca umrze, to będzie problem. Czyli ta... Ja już zapomniałem, jak to wypowiadać. Żerczyna? Nie. Żerca? Żerczyna Katarina. Będzie naszym medykiem, bo ma dobrą wiedzę, czyli... powinna być całkiem niezła w tym. I potrzebujemy także wielkiego łowczego, bo ruszamy za chwilę na polowanie. I Węczesław będzie bardzo dobry w tym. Tak więc dajmy jego na to stanowisko, czemu nie. Żerczyni. Ja nie wiem, czy zapamiętam. Postaram się zapamiętać. Żerczyni. Dobra, 25 minut możemy odpauzować chyba.
Teraz się obawiam. O, dobra. Mamy więcej informacji na temat Kraka III, który jest w naszym wieku mniej więcej. Czyli jego siostry. To jest jego siostra najwyraźniej. Okej. Tak, nie mamy pełnych informacji na jego temat, ale troszkę go tu poznaliśmy. Czyli nasi emisariusze, którzy dokonali tutaj formalności i przywieźli pannę młodą. Tak, poznali go trochę. I zobaczmy tą naszą żonę. Okej, co nam się tu trafiło? Lubi nas? Tak jak mówię, tu nie ma pokazania... nie pokazuje liczbowo, czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi. Chyba się uśmiecha, nie? Tak patrzy bokiem. Trudno... trudno powiedzieć. Zobaczmy, ma... Okej, jest bez talenciem ogólnie. Całkiem dobra, jeżeli chodzi o intrygi tylko. Cierpliwa, cyniczna. O, to niedobrze. Nasz władca jest pobożny, to się kłóci. I gniewno. I... Okej, specjalistka od intryg. Okej. Dobra, ma też te roszczenia, bo jest z plemienia Wiślan. Technicznie. Okej, dobra, miejmy nadzieję, że będą... Że będzie potomstwo z tego. I właśnie, chyba... Okej, chcemy udobruchać jakąś tą żonę. Nie wiem, czy chcemy ją uwodzić koniecznie, ale... Chcemy poprawić z nią relację, bo dopiero przybyła tutaj, tak, do tej odległej krainy, z odległego Krakowa. To więc spróbujmy, tak, troszkę poprawić z nią relację. Na początek, a potem zobaczymy. Okej, dobra, czyli pierwsze działania wykonane. Ruszmy na polowanie, bo potrzebujemy więcej prestiżu. Musimy powołać więcej, przywołać więcej wojowników, żeby tu przetrwać. To jest bardzo niebezpieczna okolica. I będziemy złota potrzebować na rozmaite aktywności i ofiary dla bogów. Tak naprawdę. Ale tak, najpierw wykorzystamy złoto na zorganizowanie polowania. Niestety polowanie jest ryzykowne i nasz władca może, kurde, umrzeć. Tak więc nie będę jakoś strasznie ryzykował. Zorganizujmy łowy za 35 sztuk złota. Okej, tu niektóre nazwy nie są przetłumaczone. Stralsund to nie jest oczywiście słowiańska nazwa, ale chodźmy tutaj. Do tego lasu, który jest tak knieja. Nikt tam nie mieszka, czyli powinno być dużo zwierzyny. Okej, dobra. Mistrza karawany nie potrzebujemy, bo to jest bardzo blisko. Naszym celem będzie pokonanie, upolowanie bestii i zdobycie w ten sposób prestiżu. Starorzecze. Aha, ja może zacznę nawet... Ręcznie zmieniać niektóre nazwy, kurde, bo... A, nie mogę tu zmienić nazwy. Musiałbym chyba zbudować... Chyba bym musiał zbudować tutaj majątek, żeby zmienić tą nazwę. Okej, dobra. Dobra, ruszamy na polowanie. Świeży start, czyli opuszczamy... Arkonę i Rugię. Wkraczamy na stały ląd i do Kniei Starorzecza. Okej. Czekamy tutaj na przybycie innych biorących udział w polowaniu. Havel, nasz mistrz szpiegów, zebrał tutaj drużynę do polowania. I lokalni tutaj myśliwi informują, jakie zwierzęta możemy tutaj znaleźć w okolicy, jakie są tropy. O, stado żubrów jest w pobliżu. Z potężnym bykiem. To może być troszkę zbyt ryzykowne chyba. Nie wiem, czy dużo prestiżu by było. Okej, nie chcę tego robić, bo jeżeli Jaromar umrze, będzie zmasakrowany przez tego żubra, to jest game over. Czyli my chcemy coś średniego. Okej, nie wiem... A, wilk. Okej, wilk będzie niebezpieczny. Czy ryzykować wilka? Tylko tutaj najłatwiej byłoby wytropić tego żubra. Jest ambitny, kurde, faktycznie. Okej, dobra, weźmy to, ale nie... Okej, zaryzykujmy, ale nie będę jakoś... Dobra, zobacz... Okej, dobra, weźmy żubra, ale to będzie fatalne, jeżeli ja będę musiał od nowa zaczynać. Znaczy, w sumie będę mógł wczytać save'a, ale... Tak, to by nie było idealne. Jędrzej znalazł jajka jakieś, okej. Który sprzedał i zarobił trochę. Okej, co my tu mamy?
Kłusownicy! Kłusownicy! W kniejach, które należą do wodza. Okej, to się nie godzi. Błagają o litość. Możemy ich ukarać. Więcej podatków, ale to się nie spodoba lokalnej ludności. Poprawi troszkę też szanse na udane polowanie. Okej, czyli jeżeli puszczę to płazem... Ukarajmy ich. Ukarajmy ich. Szanse na sukces nie są duże, kurde. Okej, nasz władca odłączył się od głównej drużyny i natrafił na jakąś chatkę w środku tej kniei. Który natrafił na... Tak, najpiękniejszą kobietę, którą jego oczy widziały. Zaprosiła go... do wewnątrz. Czy musisz wracać na łowy tak szybko, mój panie? Nigdy takiego mężczyzny jak ty nie spotkałam. Okej. Wiecie co, nasz władca jest ambitny i dla niego ważniejszy jest prestiż z upolowania imponującego żubra. Czyli tu się tak... pohamuje się. Będzie miał tak dużą siłę woli. Jest ambitny. Na to może będzie czas kiedy indziej. Okej, dawaj. I to będzie też pobożne działanie, tak więc weźmy opcję numer 2. Dwie pieczenie na jednym ogniu, ale to wtedy by żubry by uciekły. Zmniejszyłoby szanse na udane polowanie. Okej, Węczesław, ten nowy łowczy, którego wynajęliśmy, był pierwszym, który zauważył stado. Okej, czyli przygotowujemy tutaj ostrożnie, żeby nie robić hałasu drużynę. I ruszamy na te wyjące bestie. Tak, żeby odseparować tego imponującego byka żubrów od reszty spanikowanej grupy. Okej. Czyli myśliwi są w tej chwili pomiędzy uciekającym stadem, a tym samotnym żubrem. Okej, i tutaj się zaczynają schody. Czyli to da nam prestiż i zwiększy szanse na sukces. Ale będzie ryzyko też jakiegoś wypadku. Okej, to będzie bezpieczniejsza opcja chyba, ale to się... Okej, to jest wbrew jego ambicji. Tutaj możemy zastawić zasadzkę z łukiem. Czyli albo jedziemy na niego, albo ostrożnie działamy, albo zasadzka z łukiem, która będzie bezpieczniejsza. Kurde. Ambitny, ale nie głupi. Okej, weźmy opcję numer 1. Ale nie, szanse na sukces... Kurde, nie wiem. To zwiększy szanse na sukces. Dobra, opcja numer 1. Okej, przebędziliśmy zwierzynę. Gronostaja Havel upolował. O nie, niestety nie udało się. Okej. Plus jednak jest taki, że Jaromar nie został poturbowany przez tą bestię, ale nie udało się niestety upolować. Żubra. W sumie szanse na sukces były małe. To był rzut monetą. Okej, szkoda, bo... Okej, to nie jest dobre. Ale jest okej, ale to nie było kompletnie nieudane polowanie. Czyli upolowaliśmy jakieś inne rzeczy. Nie upolowaliśmy tego żubra. Może innym razem. Ale zdobyliśmy trochę prestiżu, czyli to nie jest fatalne. I nasz władca zyskuje także troszkę doświadczenia... Tak, będzie musiał stać się lepszym, skuteczniejszym myśliwym. Okej, czyli to tyle. Chyba nic nie zdobyliśmy, żadnego przedmiotu. Ale dobra, okej. Mogło być gorzej, bo mógł być zmasakrowany, poturbowany albo zabity wręcz. I wracamy do... Arkony. Okej. Teraz tak, co robimy teraz? Nasz władca jest pobożny, czyli zbieramy na złożenie ofiary
A, nie pod... Okej, nie potrzebuję tutaj nic. Dobra, składamy ofiarę Świętowitowi, czyli tak, w Arkonie była ta wielka, imponująca, drewniana figura Świętowita, głównego boga Słowian Zachodnich. Czyli tak, możemy dostać... O, możemy dostać też prestiż z tego, albo pobożność. I... Okej, z początkiem zimy, w listopadzie, dostaniemy wiadomość, czy wróżby były udane. I to wpłynie chyba na ten modyfikator, który mamy tutaj. A, okej. 50, tak, potrzebuję 50, okej. Czyli nazbierajmy 50, w sumie mamy całkiem niezłe dochody, to nie jest fatalne. I teraz tak, dopóki nie wymaksuję naszych drużyn, nie ruszam na żadne rajdy, bo mam paranoję, że będziemy zniszczeni. Okej, okay, ale okej. Okay. Mam 300 prestiżu, czyli ja być może nawet podbiję tu jedną drużynę bardziej. Weźmy tą lekką piechotę, kolejną setkę. Ale pewien bufor chcę tutaj oczywiście... Chcę oczywiście mieć. Markusa Halor, dzięki za przedłużenie suba, prawie rok. CK3 wróciło, to i ja wracam. Nie myślałeś teraz, żeby zrobić taki roleplayowy CK3 w formie kroniki? Dość ciekawy format, jak na przykład Kronika Rodu Lapowiczów. Nie wiem, co to jest Kronika Rodu Lapowiczów. Tak więc do końca nie wiem, o co chodzi. Chodzi ci pewnie o jakiś edytowany na YouTubie materiał? Nie wiem, raczej nie. Raczej tylko streamy, szczerze mówiąc. Jaki jest poziom władzy naszego wodza? Autorytet korony? Właśnie pytanie, czy warto go zmieniać. Może i warto. Nie, to kosztuje prestiż, czyli nie, to na to sobie nie pozwolimy. Dobra, zaczynają się łopieskie rajdy. Czyli tutaj wolinianie najechali na Wieletów, między innymi. Okej, mamy takie delikatne porównanie sił, czyli oni mają 900, oni mają 700 tutaj. Na papierze ja mam 800. Będę konserwował, będziemy budować te siły. Ja poczekam, aż zbudujemy troszkę większe siły i wtedy będziemy robić najazdy. Chociaż to można by wykorzystać, złupić stolicę Wieletów w sumie. Władca jest ambitny, ale... Nie, poczekamy. Chociaż to jest dobra okazja, Wieleci są pobici teraz, czyli moglibyśmy ich złupić. Okej, nasz władca jest ambitny, czyli zróbmy to. A tu się obawiam, że będziemy narażeni na jakiś najazd wikingów, powiedzmy. Dobra, szybki rajd. Kto dowodzi? Realmor, okej. Okay. Tak, tu jakiś hełm by się szłom wielkopolski bardziej nadawał, czy coś tam. Ale powiedzmy zdobyty na frankach jakiś, albo kupiony frankijskiego kupca hełm. Dobra, czyli plan jest taki, że ruszamy tu. Stąd możemy 15. Czyli wkroczymy tutaj, okej. Do Starorzecza, do tego lasu, w którym polowaliśmy i wtedy zniszczymy tego, kto przetrwa tą bitwę i złupimy... Woligos. Tak to się chyba nazywa. Szłom będę miał w CFP. Tak, tylko to się wiesza i... Problemy techniczne. Ja próbowałem z tym grać, ale... Znaczy, tak, zainstalować to, ale... Były spore problemy. Okej, czyli czekamy na koniec tej bitwy. Okej, Wieleci się obronili, to nawet dobrze. I wkraczamy tu. Czy ja ich pokonam? Ryzykowne, nie? Kurde, w sumie będą mieli bonus... Obron... Ilu ich jest? 600? 600. Okej, to mógłby nie być dobry pomysł, ale dobra.
Dobra, czyli atakujemy tutaj. Woli goście. Dowodzi nasz wódz Jaromar. I broni się niejaki Lucjan. Mamy... Okej, okay, nasza lekka piechota, harcownicy i łucznicy robią dobrą robotę w tych lasach. Ale oni oczywiście wykorzystują do obrony ten gród. Plus jest taki, że są osłabieni po bitwie z Wolinianami. To nie jest dobre, bo jeżeli poniosę straty, to może zachęcić innych sąsiadów do najechania mnie. Czyli musielibyśmy tu szybko wygrać. O nie, nasz czempion Uriasz został zabity przez tego Lucjana. Poległ w boju, to był członek naszej rady, nasz skarbnik. To nie jest dobre, ale ten Węczesław, nasz łowczy, którego zaprosiliśmy, jest, wiemy, że jest... Okej, jest średnim zarządcą, czyli może być. To będzie nowy skarbnik. Wojna jest niebezpieczna. Nasz wódz Jaromar też może zostać ranny albo polec w boju. Wygrywamy ogólnie. Tylko chcielibyśmy to jak najszybciej skończyć. Moim celem jest złupienie dosłownie tylko tego Woligostu i powrót z łupami do Arkony. Szybki wypad. Zdobyć łatwy łup. I wrócić, żeby nie tracić zbyt dużo naszych wojsk. O, dobrze! Węczesław pomścił swojego poprzednika na stanowisku skarbnika i zranił Lucjana. Dobra robota naszego woja. Okej, okay, teraz nasi konni robią dobrą robotę. Łamy tą fazę pościgu, czyli teraz tak, większe straty zadają uciekającym w panice Wieletowi. O kurde. Okej, nasz władca zachorował. Już myślałem, że jest ranny czy coś. Choroba. I mamy tutaj tą... Żrice? Żerczynę? Kurde, zapomniałem, jak to wypowiadać. Kapłankę Katarinę. Czyli ona ma dobrą wiedzę, naprawdę dobrą, ale nie ma formalnego wykształcenia jako medyk. Czyli to może być ryzykowne. Weźmy konserwatywne leczenie. A, troszkę lepiej. Katarina nam pomogła. Drought. Nie wiem, co to jest drought. A, jakaś mikstura. Okej, okay, czyli Katarina, kapłanka, żerczyni, tak, zważyła tu jakąś dziwną, zieloną, żółtą miksturę. Ciężko było to przełknąć. I jak się okazało, to była, okej, okay, świeży mocz maciory, która była w ciąży. ale pomogło. Mamy zredukowane symptomy, miejmy nadzieję, że tylko przeziębienie. I że to pomoże. Dobra, czyli teraz łupimy. Tak, szybko złupmy te 15 sztuk złota i wracamy. Tak, bo ponieśliśmy pewne straty i to może zachęcić wikingów, powiedzmy, do rajdu. Ogień i krew! Gród w Woligoście, ważna warownia Wieletów, została zdobyta przez najeźdźców Jaromara. Okej. Okay. I co teraz? Czyli chcemy jak najwięcej łupów? O, zdobędziemy też prestiż dzięki temu. I 30 dodatkowych łupów zdobędziemy. Albo możemy się tam zadowolić, co da nam pobożność. Nasz władca jest łupieżcą. Czyli weźmiemy opcję numer 1. Okej, okay, wow, wracamy naprawdę, okej. Okay. Nasze wozy uginają się od łupów. Dobra, to wystarczy. Mamy ile? Okej, mamy 45 sztuk złota. Będzie na ofiary dla bogów, żeby podziękować za łaskę, którą okazali w tej bitwie pod Woligostem i poprosić o łaskę na kolejny rok. Świetnie, doskonała robota, rozwiąż siły, uzupełniajmy, tak, rekrutujmy kolejnych wojów do naszych drużyn zbrojnych i dobra. Okej, teraz troszkę czas na, tak, na tak, wyzdrowienie i spłodzenie syna, ale złożymy też ofiary. Jaką mamy porę roku? Okej, mamy wrzesień. Złóżmy ofiarę
Świętowitowi, głównemu bogowi. Czyli to moglibyśmy... Okej, okay, więc... Niestety stać nas tylko na skromną ofiarę. Okej, okay, czyli otrzymamy prestiż albo otrzymamy... A, otrzymujemy prestiż i pobożność, a możemy otrzymać więcej, jeżeli wróżby będą dobre. I to wpłynie chyba też na ten modyfikator, który mamy w Arkonie. Okej, okay, wielka świątynia w Arkonie na wyspie Ranie. Tak, Rugia to jest współczesna nazwa, zniemczona trochę. Rana, właśnie od plemienia Ranów, tak Słowianie raczej na to mówili. Tak, ale mieści się tutaj idol dedykowany bogu Świętowitowi. Czyli ten bóg, który ma cztery głowy. To jest bardzo imponująca, wielka figura. W prawej ręce trzyma wielki, wydrążony róg. A w lewym ręku trzyma łuk. Ludzie z daleka przybywają tutaj z darami, żeby złożyć się temu idolowi i oddać cześć Świętowitowi. Właśnie tego dokonaliśmy, tak. Część tych łupów, które zdobyliśmy na Wieletach, składamy w ofierze temu bogowi. Okej, okay, na koniec tych rytuałów kapłani tutaj przeprowadzają różne... Okej, okay, przeprowadzają różne rytuały, tak aby przeprowadzić ceremonię wielkiej wróżby. Okej, okay. Miejmy nadzieję, że Świętowit nas wysłucha. Okej, okay, czyli kapłani, ci żercy wykonali te tradycyjne rytuały. Między innymi ofiary ze zwierząt. I zgodnie z obyczajem do tego rogu, który był w ręku tej wielkiej drewnianej figury Świętowita, nalali alkoholu. Noc przed zakończeniem rytuału. Kolejnego dnia, wchodząc do świątyni, tak, sprawdzali po prostu, czy w tym rogu alkohol wciąż był, czy może stamtąd zniknął. Jeżeli alkohol został, to dobrze. To był dobry znak od Świętowita, a jeżeli alkohol zniknął, to nie. I to jest historycznie tak. Tak było akurat. Tak, właśnie tak było. O! Okej, okay, alkohol został. Powiedzmy, nie, miód pitny chyba w tym przypadku by to był. Pozostał w tym rogu. Czyli będziemy mieli udane zbiory. I Świętowit być może okaże nam też łaskę podczas kolejnych rajdów. Okej, okay, świetnie. Bardzo zły wilk, dzięki za przedłużenie suba 17 miesięcy. Niech Świętowit będzie ci przychylny, powodzenia wodzu. Wielkie dzięki. Okej, dobra, teraz tak, spójrzmy na kolejne rzeczy, które możemy robić, bo nasz władca jest pobożny, czyli będziemy tu korzystać z tych, będziemy składać ofiary w miarę regularnie. Okej, to się chyba nie zmieniło. Czyli nie wiem do końca, jak to działa. Okej, co ja chciałem zobaczyć? A, tu mamy tak, kolejne rytuały, które chyba przeprowadzimy też. Czyli mamy topienie marzanny dosłownie i festiwal zapustu. Czyli to chyba też zrobimy, tak. Ale właśnie, co ja... Okej. Być może spróbujemy odpalić to. Czyli mamy tutaj obrońców Roda. Rod to bóg wojny w dużej mierze. On raczej był chyba kojarzony ze Słowianami wschodnimi i południowymi, ale być może przez zachodnich też był czczony. Świętych wojowników możemy po prostu mieć. Utworzyć tak, taki oddział, zakon świętych wojów, którzy tak będą czcili Peruna, Roda, Świętowita i tak dalej. Właśnie zobaczmy wymagania tego, jakie są, bo chyba nie są jakoś strasznie duże. Musimy mieć dużo pobożności, czyli trzeci poziom oddania religijnego. I zobaczmy, bo to, okej, okay, to wymaganie spełniamy, bo kontrolujemy święte miejsce Słowian. Okej, okay, musimy mieć przynajmniej trzech wasali. A, musimy mieć wasali, okej, okay, musimy mieć przynajmniej, okej, okay, musimy mieć jakieś wasali, trzech. I kosztuje to 100. Wydaje mi się, że to jest ciekawy cel do zrealizowania.
Moglibyśmy też zaprosić Wikingów, żeby się. Znaczy, tak. Ludność nordycką, żeby się usiedliła. Ale to chyba roleplayowo nie pasuje do naszego władcy, który jest. Tak, dość fanatykiem religijnym trochę, czyli raczej na tych Wikingów, którzy czczą trochę innych bogów. Chyba trochę krzywo na nich patrzy. To więc być może w przyszłości coś z tym zrobimy. Okej. Okay. Budujmy dalej siły zbrojne, mamy więcej prestiżu dzięki tej udanej ofierze. Okej, okay. Wciąż dopiero rekrutujemy tutaj ludzi. To więc poczekajmy, na razie trzymajmy ten prestiż, bo nawet jeżeli ja nakażę rekrutację kolejnych wojowników, to niewiele da. Okej, okay, świetnie. Jaromar wraca do zdrowia. Czyli ta nasza kapłanka nam pomogła. Tylko tak, chcę mieć syna jak najszybciej. Możemy mieć też drugie żony i być może tak zrobimy, ale... Okej, okay, tu nie mamy żadnego pojęcia. Być może jak jakąś, którąś poznamy. Chociaż mamy dworzanki technicznie. O, jakaś Danuta jest. Chutliwa Danuta. Jest gościem u nas. 25 lat. Ekscentryczna, lubieżna, towarzyska. A, może zaproponujemy jej, żeby stała się drugą żoną Jaromara. Tak na wszelki wypadek. Konkubina, tak, żeby mieć syna. A, zgodzi się. Okej, zgodzi się. Zgodzi się. Tak, to będzie dla niej awans społeczny. Tak więc czemu nie? A, mam kogoś w niewoli. Zaraz zobaczymy. Okej. Dobra, ta Danuta wpadła w oko Jaromarowi. I to będzie nasza nowa, druga żona. Zobaczmy tych więźniów. O! O, to jest żona Ludwika, wodza Wieletów. Która zachorowała w lochu. O, zanim umrze, czy możemy ją za okupem wypuścić? Tak, 25 sztuk złota nam zapłaci. A, to był bardzo udany rajd. To był bardzo, bardzo udany rajd. I świetnie, zapłacił nam okup. Doskonale, Danuta przyjmuje nasze oświadczyny. Wow, wszystko się układa temu Jaromarowi, jak na razie. Dobra. Czy ekscentryczna cecha była wcześniej, czy została dopiero dodana? Możliwe, że została dodana, bo wcześniej też nie widziałem tego. Czyli możliwe, że została dodana. Dobra, poczekajmy do wiosny i utopimy Marzannę. Zobaczymy, jakie tego efekty będą. Zobaczmy też, czy to zmienił się ten modyfikator. Chyba on jest taki sam. Być może gdyby były złe wróżby, to wtedy byłoby coś gorszego. Okej, okay, nasz władca ostatnio czuł się dziwnie. Być może dlatego, że to coś źle z jego zdrowiem. Ale tak, żołądek troszkę tego Jaromara zaczął boleć. Nasza medyczka i kapłanka Katarina zasugerowała, żeby jadł tutaj twardy chleb. Jakiś, tak nie wiem, hard tak dokładnie jak przetłumaczyć, ale to jest taki ultra twardy chleb jakby. Czyli żeby żywić się przez kilka tygodni właśnie tym chlebem, tak żeby rozwiązać te problemy trawienne. Być może będę musiał, okej, okay, nazbierać troszkę suchary na przykład. A, może suchary, to może chyba dobre tłumaczenie. Okej, okay, weźmy tą opcję, bo nasz władca, tak, jest dowódcą tutaj, łupieżcą, prowadzi swych wojowników niejednokrotnie. Czyli weźmy tą opcję, tak, jest przyzwyczajony do jedzenia tych sucharów w czasie długich wypraw i żeglugi. W czasie tych długich, łupieskich wypraw, czyli weźmy to. Czyli na 10 lat będziemy mieli to, jedzenie sucharów, co daje nam bonus do zdrowia, ale minus do prestiżu. A, tak, bo to się nie godzi, żeby... Władca żywił się sucharami. Trochę dziwnie wygląda. Okej, okay, to nie jest idealne w sumie. Ale okej, okay, nie będzie jakoś fatalne. Czyli jedzmy te suchary. Dobra, dawaj suchary.
Okej, czyli mamy tylko to. Nie ma bólu żołądka, ale tak, jemy suchary. O, poprawiłem chyba też relację z żoną. Z Wandą. Tak, okej, świetnie. O, ale i wyraz twarzy. A, dlaczego? To jest niestety minus, tak? Ja to troszkę hardkorowo ustawiłem tego moda i nie wiem dlaczego ona... Chyba nas nie, chyba mniej nas... Okej. Była bardziej uśmiechnięta. Miała bardziej pozytywny wyraz twarzy, czyli coś jest nie tak. A, to pewnie dlatego, że jest zazdrosna. A, teraz Danuta ma ten wyraz twarzy, tak. Ona jest faworytką. Okej, to ma sens, to ma sens. Wygląda jakby ranna była. A nie ma tutaj żadnej cechy negatywnej. Sznieko, dzięki za przedłużenie słowa, 19 miesięcy. Pierwszy raz w porę mi pokazało nową serię, pozdrawiam, okej, witamy. Zrób imprezę dla żony. Nie, zobaczymy. Najpierw zrobimy te... Tak, topienie ma żadne, tylko to musi być odpowiednia pora. Luty albo marzec, okej. Weź przywróć te relacje. Nie, nie mogę już. Nie mogę. Jak już rozpocząłem rozgrywkę, to nie mogę tego zmienić. Idziemy hardkorowo. Ja chcę, żeby rozgrywka była utrudniona, żeby było ciekawiej. Ja wolę zgadywać, czy ktoś mnie lubi, czy nie, niż mieć boski wpływ, wgląd do ich, do mózgu innych postaci i wiedzieć dokładnie, jak myślą. To jest ciekawsze z punktu widzenia imersji i roleplayu. Dobra, zobaczmy, to topie nie ma żadne. Nordjet, dzięki także za przedłużenie słowa 10 miesięcy. Wyraz twarzy często zależy od cech, a nie opinii postaci na nasz temat, ale roleplayowo działa fantastycznie. Tak, to właśnie tam było kilka ustawień. Ja chyba wybrałem opcję, że... bo tam była opcja, że podstępne postaci mają inny wyraz twarzy, a... Ja chyba wybrałem tak, że pokazuje to relacje. O ile się nie mylę. Okej, dobra. Koniec zimy. Czas na topienie marzenny. Czyli tak, tej kukły, która reprezentuje jakieś złe rzeczy. Okej, czyli to troszkę zredukuje stres. Zobaczmy, co to robi. Daje pobożność, redukuje stres. I możemy otrzymać też ten modyfikator, który zmniejsza koszty stawiania budynków, lepsza opinia, przyrost kontroli. Jakoś tego strasznie nie potrzebujemy. O, może być też szansa na negatywny omen. Czy co, zróbmy to z czystej ciekawości. Z czystej ciekawości to zróbmy. Topienie ma żadne. Okej, najwyraźniej tylko tutaj możemy tego dokonać. I to jest specjalna aktywność, okej. Rytuał, czyli tutaj nie możemy zmienić celu. Dobra, zacznijmy topienie marzenny. O, jest nawet rzeka. To mi się podoba, to chyba mod Rise to dodał. Okej, kogo my tu mamy? Udalrik, jeden z naszych dworzan. Lidia, dworzanka. Radomila i Danuta, nasza najnowsza żona. Kurde, czy to jest mała figurka marzanny tutaj? Ciekawy smaczek. Okej, na koniec zimy, zgodnie z obyczajem, połabianie biorą udział w topienie marzanny. A dokładnie podobizny marzanny. Okej. Czyli nasz władca w tym roku weźmie udział w tych rytuałach. Tak, żeby pomóc tutaj. Funduszami i tak. Pomocą jego sługów i tak dalej. Czyli tak, czyli szykujemy to, tak, tą kukłę, ją przyozdabiamy i tak dalej, i tak dalej. Zgodnie z obyczajem, okej. I w końcu kukła marzanny została ukończona. Okej, to był prawdziwy spektakl, widząc młodzian, którzy paradowali z tą
przez miasto, miasteczko, przez gród właściwie z tą kukłą. Potem została podpalona, wrzucona do rzeki, to oczywiście wiemy, o co chodzi. Okej. Właśnie pytanie, czy jeszcze w szkołach się topi marzanny? To jest dobre pytanie. Czy w podstawówkach się topi marzanny, czy już się jakoś coś odmieniło? Okej, wrzucamy to do rzeki i okej. Wrzucamy to do rzeki i pytanie, czy to będzie dobry znak, czy nie. O nie! Okej. O nie! Chyba zły omen. Kiedy nasz władca zawrócił, już kiedy marzanna się utopiła, to niestety nasz władca się potknął i przewrócił w kierunku rzeki. A nie! Okej, kiedy marzanna była wrzucona do rzeki, to przypadkiem dotknął kukły marzanny. Okej, nasz władca złapał się czegoś i nie wpadł do wody. I też się cieszy, że nie złapał części marzanny, która była podpalona. Jednak, tak, to jest zły omen. To niestety jest zły omen, że dotknął marzanny. Czyli przypadkiem dotknął marzanny. To go zestresuje, tego Jaromara, zwłaszcza, że jest pobożny. Uj, będzie więcej stresu. Troszkę mniej pewności siebie w walce. Bo będzie myślał o tym omenie. Okej, 5 lat. Czyli nie wiem, czy warto było topić marzanny, ale dobra. Okej, ale ogólnie poza tym incydentem to był udany rytuał. O, okej, zyskujemy sporo pobożności, a także troszkę stresu tracimy, bo jest pobożny. I świetnie, będzie ten modyfikator w naszych osadach. Okej, ciekawe wydarzenie. Tak, szkoda, że ten zły omen był, ale... Okej, dobra moi drodzy, godzina 20, krótka przerwa. Mam nadzieję, że się podoba. Dopiero początek oczywiście. Sprawa się potem skomplikuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o tego moda. Tak, że mamy te ograniczone informacje, ale mam nadzieję, że jest ciekawie. Tak więc to tyle. Zapraszam za kilka minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21:00.